Cześć, tam Zosz i zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Mass Transit, Green City, Snowfall, przy zaporze w skrócie. Bardzo dużo dodatków, wszystkie jakie są na PS4 tutaj wykorzystujemy. I niestety zaczynamy od tego, że zostały nam 4 tygodnie gry i raczej to jest niemożliwe, żeby nam się to udało wygrać. Więc prawdopodobnie jeszcze dziś, zaczniemy od dziś, od nowa zaczniemy ten scenariusz i będę chciał go wygrać trochę szybciej na pewno. Ale to dużo mówić, idziemy. To miasto na pewno się zapiszę, żeby nie było, tak? Bo to jest jednak przepiękne miasto. Dobra, to dużo mówić. Zobaczmy sobie najpierw na to. Mamy 4 tygodnie w grze, poczekajcie. Tylko zajrzę ciszę muzykę. Dobra, mamy 4 tygodnie, więc musimy włączyć play, nic innego. Mamy bardzo duży, dużo ludzi idzie tutaj do naszego miasta. I no cóż, no niestety, ale muszę przyznać, że przegraliśmy ten scenariusz. Drugi scenariusz już przegraliśmy na tym kanale. No tak, no ale to sami widzicie, że to nie było aż takie bardzo proste. Dobra, to sobie postawimy tutaj jeszcze. To sobie podłączymy. Dobra, przemysł tam się jakoś buduje. No bo jeszcze nam brakuje 10 tysięcy, ale już wiemy, co trzeba zrobić, żeby to lepiej funkcjonowało całe nasze miasto. Żeby było o wiele lepiej, więc to na pewno się przyda. I nie iść tylko w kolej linową, tylko też w metro. Na pewno. Co no, mamy jakąś falę jeszcze zgonów, ale... Ale to jest tylko dosyć ciekawe. Co możemy tutaj jako ostatnią rzecz wybudować? Nie wiem, czy jeszcze nawet zdążymy, ale możemy je tu postawić na pewno. I to by mi się na pewno spodobało. Pomijając to, że jakbyśmy tutaj im postawili dworzec kolejowy, to nie byliby przeszczęśliwi tu na górze. Poczekaj. Mamy wchodzący, tak? Mamy. Dobra, to tak, tu mają stację kolejową. To mi się na pewno spodobało. I tu jest ta edukacja. A kurczę. Tu bym bardzo chciał postawić taki dworzec. Powiem inaczej, tutaj ten dworzec byłby idealny dla nich. Dobra, poczekajcie. Co jeżeli, gdybyśmy sobie puścili tutaj tę drogę odtąd, tutaj nie podłączymy tego miejsca, no. Stąd tutaj już podłączymy i tu spróbowali postawić ten dworzec. O, było, widziałem, jest. Dobra, mamy postawienie dworca. I teraz tak, ponieważ mamy już tyle forsy, to możemy sobie pozwolić na coś takiego. Stąd musi się tu podłączyć, poczekaj, bo ja tutaj nie chcę takiego hula. Widzę, że chyba... inaczej się nie da. No dobra. Jak to się mówi, no trudno. Ale okej, to już ustawmy sobie. I stąd będzie zjazd tutaj. I tutaj będziesz zjeżdżać w dół. Nie, to się ładnie połączysz. A stąd z kolei będziesz mieć dojazd dotąd. No powiedzmy, że całkiem nieźle. Dobra, i stąd będziesz jechać sobie dalej tutaj na górę. Na sam szczyt. Ale żeby było ciekawiej, będziesz tutaj robić sobie przejazd kolejowy. O, dokładnie. I tutaj właśnie będziesz sobie powoli zjeżdżać i dojeżdżasz do tego dworca, gdzie będzie jechać po prostu dalej nasza ta linia kolejowa. I tak, póki co nasz pociąg jedzie sobie tu i se zawraca. I my to teraz zmienimy, bo nasz pociąg se będzie jechać jeszcze tu na górę, co mi się na pewno tutaj spodoba. O, ci na górze jesteś szczęśliwi. I będziesz mieć jeszcze tutaj przystanki. Ciach i ciach. I stąd teoretycznie teraz jedziesz tutaj już prosto tutaj, ale my ci damy, abyś jeszcze tutaj zjeżdżał jeszcze na jeden przystanek, a przy bardzo na drugi. Pardon, akurat idealnie. Jeszcze uderzenie meteoru. Zaraz, co? Czekajcie. Co? Ostatnia rzecz, jaka w tym mieście nas spotka, to jest uderzenie meteoru. Poczekaj, wait, uno momento. Tego się nie spodziewałem, kompletnie. Tak, ja mam niby postawione gdzieś. A nie o to chodzi. Dobra, poczekaj. Jakiś jest dziwny ten znaczek, że niby jest postawionego, tak właściwie nie ma. Tu byśmy go gdzieś postawili. Ale, da, postawmy go na razie, po prostu postawmy, tak? Bo musimy wiedzieć, że co się właściwie szykuje. No, mamy radar. To teraz nam pokaż, gdzie to spadnie. Nie to. To tutaj są te stofy. Jest. Jeszcze jedno tutaj hula-kula chcesz mi zrobić? O ty, panie. O ty, zły człowieku.
Słyszę już. Czy my się wyrobimy? To raczej wątpię, ale... Ale normalnie przesłanie zaświatów. Ja myślałem, że już czyli trzeba naprawdę uważnie tutaj grać w to, bo widzę, że... Że oni że tutaj... No, dokładnie. Nie no, my jesteśmy przygotowani, tak? Ale... Ale nie sp... Ale leci. Jest. Proszę bardzo. Jeszcze jeden... Normalnie myślałem, że to już będzie z koniec. A tutaj jeszcze jeden teraz rzucił. Dobra. No i mamy takie trochę trzęsionka. Małe co prawda, ale... To nie zmienia faktu, że nam zbiło tsunami. Poczekaj. Tu sobie zrobimy jakieś zdjęcie takie. O, dokładnie. No, proszę bardzo. No, nasze miasto, no to co tu dużo nie mówić, tak? No, całkiem ładnie wygląda w ogóle. Jest całkiem duże, bym powiedział wręcz. Ale no, niestety trzeba mnie to skończyć. Dobra. Wodę mi tutaj zwaliło całą. Ojej, tutaj wodę odcięto. A ten po prostu siadł. Tak, my mieliśmy tam gdzieś tam te ratunkowe służby. O, lecą już. Już lecą, dobrze. Dobrze, tu parę budynków siadło, najbardziej mnie irytuje to, że tutaj siadło. Ale to zaraz powinno zacząć się już naprawiać. Dobrze, wracając do meritum. Dawaj tą ścieżkę. O, dokładnie, widzicie ile teraz ludzi idzie? Może to trzeba było zrobić im. No nie wiem, teraz to już nie wiem, tak? Co? Czekaj, co? No. Normalnie po ludzku ja to chcę zrobić. Ciach, ciach. Czekaj, co? Jeszcze? O ty, panie. O ty, zły człowieku. Aż tak w dół. Dobra, jest dobrze, tak? Macie dojście. Dobra. Wyłącz pociągi zewnętrzne, tak samo wyłącz pociągi zewnętrzne tutaj. I tu widziałem nasz pociąg. Jedzie, dokładnie. Czekaj, stój, żeż pociąg chce kliknąć ciebie. Dawaj. Okej, 6 osób jedzie na górę. No dobra, całkiem dobrze. Okej, tutaj jest 10. Tu jest 60. Tu jest 400, dobra, czyli trzeba by dać jeszcze trochę pociągów. Aha, tutaj są 4, 5, 100 parę. I jedna tutaj i dwie tutaj. No to całkiem 70, już tutaj parę osób jest tutaj. No to nieźle, tutaj jest bardzo dużo, to jest dobre. I na szczycie nawet już jakieś parę tam osób zaczyna się powoli pojawiać. A to akurat dosyć dobrze, bo tutaj tam budowaliśmy sobie i tak. Ale żeby tutaj jeszcze było takie przesłanie ze światów, to się trochę zdziwiłem. Powiem wam szczerze, zdziwiłem się. A, widzę, że nawet ktoś tutaj jakaś woda przepłynęła, ale to takie bidzi tutaj. To jest tu nasz kolektor, który jest zbytnio... O, tutaj, zobaczcie jak teraz... Powoli ten ściek nawet będzie nam tutaj odpływać. Teraz mamy to. Ale to o wiele mniej ścieku prowadzi, tworzy, więc jest o wiele na pewno lepiej. Dobra, tutaj całkiem dobrze. No dobra, skoro to już skończymy ten właśnie, to zrobimy ostatnią rzecz, którą chciałem zrobić od bardzo dawna, czyli poprowadzić tę autostradę tak, jak powinna wyglądać, a nie tak, jak ona teraz tutaj wygląda. Autostrada miała się ciągnąć, czekaj, gdzieś tak dotąd i tutaj obniżyć o jeden. No niestety właśnie tego jej tutaj nie budowałem, bo wiedziałem, że parę budynków niestety zniknie z powierzchni świata. A, i tam drogę niestety trzeba wywalić. Okej, okay, dobra. Dobra. To tam zaraz naprawimy sobie. Bo tutaj akurat ta droga będzie tutaj potrzebna dosyć. Tak, to było chyba gdzieś dotąd. Nie, ty nie możesz zjechać w dół. No powiedzmy i później tutaj zjeżdżasz w dół równo z tym. O, dokładnie. I tutaj sobie jedziesz prosto. Do jakiegoś pierwszego, większego miejsca, czyli dotąd sobie puścimy na ciebie. Tam autostradę w sensie. Powiedzmy, że dojedziesz dotąd i to samo w drugą stronę, po drugiej stronie, w sensie tej tam ciągów. I stąd będziesz mieć po prostu rozjazd, dobra. Natomiast tak, tutaj koniecznie musi być przejazd pod tym wszystkim. To jest wręcz bym powiedział konieczne. A tym bardziej, że teraz tutaj wszystko wyrzuciliśmy. Ja wiem, że zaraz zajmiemy się zupełnie nowym scenariuszem, ale ja chcę po prostu w dobrym stanie zakończyć to miasto, tak? Żeby nie było. Ja wiem, ja mogę wszystko już teraz tak właściwie mógłbym po prostu rzucić parę meteorów i tak dalej, ale ja jestem dobrym burmistrzem, tak wiem, nie ma takich. Ale jestem dobrym, może niekoniecznie czaszkowskim, ale dobrym. Właściwie to nieważne.
Nieważne, nieważne, nieważne. Ja tu żadną politykę teraz się nie zadaję. Materiał polityczny lecimy w swoim czasie. No, dalej. Czy tu by dało się jakoś to przejechać? Tu by się pewnie dało przejechać. Co nie? Nie, ma. Tutaj ma, tu masz problem. No ale stąd widziałem, że jako tako by już to poszło. Olej, tutaj. O! I tutaj stąd zakręcikiem i tutaj dojazd dokąd. Okej, okay, dobra. Tutaj wam to wyciszymy, bo jestem dobrym burmistrzem, podobno. Podobno. I stąd, bo tak to już trzeba zrobić zwykłą drogą, wyjazd. O, dokładnie. Teraz to upgrade'ujemy do tego, ciach. Będziesz mieć wjazd na górę. No mniej więcej. O, dokładnie, proszę bardzo. I stąd będziesz mieć zjazd jeszcze. No, też całkiem nieźle. No tak, mamy wjazdy i zjazdy. Teraz by się przydał jeszcze skąd zjazd. A skąd to wiem, że akurat całkiem prosto, bo powinno się go dać zrobić. O, dokładnie, proszę bardzo. Macie w jedną i w drugą. Będzie teraz zaraz wielkie skrzyżowanie się zrobiło. No, nieźle, nieźle, nieźle. No i dobra, teraz to już można puścić, wtedy pocznie play. I stąd tutaj będziesz mieć zjazd. Mówię, że będziesz mieć, to będziesz mieć. Olegę, bo tutaj jest jeszcze ta szkoła jakaś. Tak, bo tu koniecznie musimy jakoś wyjechać. Znaczy tak, to jedzie górą, tak? Na pewno nad tym musisz przyjechać. Żeby nie było. I później sobie zjeżdżasz tutaj do tego. Natomiast ty tutaj stąd też musisz jakoś dojechać. Co zbyt strona zbocza? Nie denerwuj mnie, chuj. Weź się zastanów nad swoim postępowaniem w ogóle. Tak, zbyt strona zbocza. Jasne. Jasne, jasne. I co? Jeszcze frytki do tego może. Okej, okay, dobra, rzeczywiście ma jakiś problem. I to jeszcze większy, żeby nie było. Dobra, to sobie tutaj zrobimy. Okej, okay, tu, tutaj, tu, 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 tu. Nie no, bez przesady. Aha, ty musisz tu serio zrobić coś takiego? Nie, nie, nie. Dobra, ile zostało nam? Jeden tydzień, dobra, to poczekaj, z pauza, bo chcę to wybudować. Dobra. Zabiłem podjazd. I teraz trzeba zrobić tylko zjazd. O. Czekaj. No, masz tutaj dojazd dotąd. Autostradę podłącz. Podłącz, dobra. No, tutaj jest takim jakimś podjazdem, ale to zaraz się zjemiemy. Dobra, zjedź. Tutaj ta po prostu cała autostrada idzie do góry. I stąd zup podjazd. Dobra. Powiedzmy, że tutaj jeszcze zrobimy w ogóle dwa pasy, tak? No, nawet wejdą. No może, dobra, tutaj nie wejdzie, to już tutaj nie dupnę. Proszę bardzo, jak pięknie macie tutaj podłączenie. Zrobię jeszcze ostatnie rzeczy i zapiszę grę. Bo Tama City się żegnamy po tym zapisie. To już jest ostatnia rzecz, którą niestety zrobimy. I zobaczmy sobie, jak oni tutaj korzystają. No, zobaczcie, panie i panowie. Tutaj to jest niezły punkt kulminacyjny. No, a z tego jeszcze nikt nie korzysta. Tutaj widzę, że jest duży zjazd. Watch play. I tutaj też dużo wjeżdża. I jadą już też nawet tędy. Tędy też jadą. Tutaj tam autostradą dużo jedzie. Tędy jedzie. I jadą tędy, czyli dużo osób i korzysta z tego. No. I właśnie będziemy w tym nowym scenariuszu. Będziemy szli więcej autostrad, więcej lepszych połączeń, bo tak widzicie, tutaj jest jedna autostrada tędy. A my puścimy sobie jeszcze tutaj jedną, tak tutaj tędy. Będzie to trochę inaczej wyglądać. No, macie tutaj to. Tu będzie trochę. Będziemy szli też bardziej w tym kierunku, bo tam jest więcej surowców niż tutaj prawdopodobnie bardziej przy wodzie, bo przy wodzie to wiemy, są katastrofy i inne zabawy. Dobrze. Zobaczmy na czas. 15 minut, no to zaraz skończy się ten nasz czas w tym mieście niestety. Mamy 299. No, mogę zrobić tylko zrzut ekranu. I zaraz jak nam przeleci tutaj, to już tak powoli sobie możemy popatrzeć. Zaraz nam się skończy. Zaraz nam się skończy to miasto. Możemy się pożegnać, możecie pomagać do niego. Ale niestety nam się nie udało. O, ty masz wodę. Masz wodę. Masz tutaj wodę, człowieku, ciesz się. Tu masz jakieś problemy. W ogóle poczekaj, zanim jeszcze. Jak tam korzystacie z tej linii? O, dokładnie. O tym mówiłem. Nie udało nam się tego dozrobić. To co dużo mówić. Klikamy kółko.
i lecimy dalej. Żeby nie było, tamto miasto zostało zapisane, jakby coś. Witam, witam. To bardzo przyjemne miasteczko przy zaporze. Miejmy nadzieję, że nic, że mu nic złego się nie wydarzy. Mamy 100 tysięcy i pierwsze, co zrobimy, to... Nie, to nie ty. To informacje o mieście i zmieniamy nazwę na Tama City 2.0. No bo to już jest drugie podejście moje. Dobra. Mamy Tama City 2.0. O kurczę, ja już zapomniałem, jak to miasto wyglądało przed tym wszystkim. Po pierwsze, elektrownia działa, to pamiętam. O Boże, o Boże. Tyle się działo z tamtym miastem, aż teraz zapomniałem, że tak dużo się działo. Możemy kupić nowy kawałek ziemi i to chyba jest pierwsza rzecz, którą bym zrobił teraz. Żeby nasze miasto rozwijać w zupełnie nowym, nieznanym jeszcze nam kierunku. Bo tak, bo nie wiem, czy pamiętacie, my poszliśmy tutaj w tym kierunku. I tak, trzeba pójść na pewno na jakąś górę. Na przepisy to nie, bo one wiemy jakie jest. Poczekaj, zobaczmy, bo tak, po pierwsze musimy mieć dobrą forsę. To jest podstawa do tego scenariusza, teraz już wiemy. I tam jest trochę takiej rudy, ropy, czegoś takiego, bo ogólnie tak. Mamy jeszcze tutaj jakąś taką rudę. I to jest rzeczywiście bliżej. Może i to jest pomysł, bo do tego to trzeba by... Poczekaj. Zerknijmy. Trzeba byłoby kupić dwa kawałki ziemi, a mamy dostępne... Dostępne mamy trzy. Okej. Okay. Dobra, tylko czekaj. Byśmy się wtedy rozwijali tutaj na tych górach. Może i wiecie co? I to nie jest taki głupi pomysł, bo tam byśmy mogli... Dobra, to byłby akurat dobra odskocznia od tego, co mieliśmy teraz tutaj. Poczekaj, tu chyba nie są teraz podatki. Dobra, to idźmy tym tropem. Kupujemy ten kawałek ziemi, ten i ten. Mamy takie cztery. I zupełnie będziemy w innych rejonach budować się. Tutaj. No. Dobra, mamy dobry początek. I tu mamy trochę surowca. Tam jest jeszcze więcej surowca. To jest dobry początek, wam mówię. To już jest tutaj dobry. Ropy nie ma w ogóle, okej, w tym scenariuszu. Dobra. No to chyba... Chyba wszyscy się dobrze porozumiemy, jeżeli zaczniemy sobie budować od tutaj jakieś takie ropowe, coś tam, jakieś miasteczka zabudowania, znaczy rudy, żeby jakąś tam forsę zacząć powoli tutaj zbierać. Znaczy, dokąd się tutaj zaciągnie ta ropa? Niestety możemy sobie poświetlić. Okej, okay, dobra, tutaj całkiem nieźle. Stwórzmy sobie dzielnicę tutaj, tą ropową, o dokładnie. Ona będzie gdzieś jakoś tak, tutaj, tu. Tu, w ogóle czekaj, czy mamy już tej dzielnicy? Mamy, okej, świetnie. Czy jeszcze, o Boże, tutaj ona jest większa, dużo, dużo większa. Nie, tutaj jest, to jest górniczy. Proszę bardzo, górnicze, tak. I scenariusz będzie się też częściej pojawiać. Scenariusz będę teraz nagrywać, kiedy będę mógł, bo chciałbym chętnie zacząć kolejny, ale z drugiej strony do tego scenariusza też będę mieć na zawsze sentyment. Swoją drogą, tu jest bardzo, dość dużo lasów, więc... Bardzo dobrze zapowiada się nam tutaj ten początek. I tak. Doprowadziłbym tę im autostradę, ale ze względów takich wiadomych. Tutaj, żeby doprowadzić autostradę, po pierwsze, tu trzeba będzie trochę popsuć to miasto. I stąd tu jakoś pociągnąć autostradę, będzie jechać górą. Bo tutaj stąd puścić to też. Nie, lepiej byłoby gdzieś właśnie stąd, tutaj, o może tędy przez ten handel. Puścić autostradę górą, żeby tu mieli połączenie, bo oni tutaj nie będą mieli teraz żadnego połączenia. A też, jak dobrze wiecie, nasze miasto teraz będzie tutaj głównie budować właśnie na górze. I tak, tak dużo forsy stracimy, ale od tego niestety musimy zacząć. Puśćmy sobie na razie autostradę, bo po prostu muszą mieć jakąś komunikację tutaj. A dobrze wiemy, że teraz póki co na początek właśnie będzie... Coś takiego tutaj, kurczę, właśnie będzie wybudowane. Olegaj, nie, bo ja tutaj chcę już ten piękny mostek. Okej, okay, dobra, mamy mostek. I dobra, tak. Aha. Dobra. Forsy niestety trochę stracimy przy budowie tej autostrady, ale jak ja już to mówiłem, musimy mieć początek. Bez początku nie ma reszty. Dobra, no i tutaj na razie sobie zrobimy taki skromny zjaździk. Okej, okay, czekaj. Ja tu wiem, że ja tu tak się da zrobić to, bo wtedy nam się to udało zrobić. Dobra. I tutaj będzie po prostu zjazd do tej autostrady. Jak się to uda zrobić oczywiście. Dobra, tutaj zakręcasz. I tutaj, tu wykręcisz
do tej dzielnicy i tutaj jakby coś będziesz mieć jeszcze zjazdy z tej autostrady, zrobimy ci. Tak, tak, ja wiem, że dużo forsy straciliśmy już na samym początku, ale niestety taki jest zamysł tego scenariusza, żeby tracić forsy jak najwięcej. Nie, 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 oczywiście tutaj w tym scenariuszu zamysł jest taki, żeby jak najmniej tracić forsy, ale musimy stracić trochę więcej forsy, żeby później nam się miasto dobrze budowało. I na początku puścimy im tylko tam autobusy, żeby to też nie było, żeby było. Autobusy póki co na początku będą mieli. Później będzie też ta komunikacja i na razie tylko autobusy. Proszę bardzo, czekaj, tutaj taki zjazd. I tutaj jeszcze, w sumie moglibyśmy tutaj zrobić jeszcze... Nie, bo tak to mi nie wejdzie. Tutaj jeszcze taki zakręcik. O, dokładnie w tym kierunku. Dobra, sądzę, że na razie na początek jest całkiem nieźle. Właśnie, dajmy, żeby tutaj się mógł budować przemysł w sumie. W sumie to może się przydać. Proszę bardzo, budujcie się tutaj przemyśle. I tak, aby on tutaj się zaczął budować, pomijając to, że jest bardzo duży popyt na niego. Musimy im tutaj zrobić, po pierwsze, wodę, bo bez wody nie ma. I postawić straż pożarną. Bo straż pożarna to jest najbardziej potrzebny budynek w tego typu miejscach. Więc proszę bardzo, macie straż pożarną, wtedy zaczną się rozbudować bardziej chętnie. O, widzicie, już są jakieś. Dalej, prądu nie będziecie mieli tutaj na pewno. Byłbym się aż dziwił, gdybyście mieli tutaj prąd. Okej, dobra. Stąd sobie rzucimy drutę na drugą stronę rzeki. I niestety musimy go sobie jakoś dociągnąć do reszty miasta. No więc... No pójdźmy sobie jak najprostszą drogą już. O, dobra, ale mamy podłączenie już, tak? Żeby nie było, tutaj tą część miasta trochę będziemy rozbudowywać, ale to za chwilę. Dobra, tak, wy tu się budujecie, woda. Wody nie macie jeszcze. Aby wodę podłączyć, to też musimy jakoś najprostszą drogą podłączyć. Właśnie tak niestety dużo forsy stracimy. Dobra, to zrobione i autobus. Nie mamy czekaj, co? Okej, czy w tym mieście nie ma żadnej komunikacji? Nie, no jest jedna... Poraję, bo się żem pogubiłem. Jest jedna linia autobusowa, która jest trochę przepełniona, to widzę, możemy ją tam zwiększyć. Ale czemu nie mogę stworzyć własnej linii? Czekaj. Macie zajezdnię autobusową. Co? Okej, dobra, mamy tutaj syndrom jakiegoś bugu. Muszę chyba pewnie przestawić ją. Za szóstaka, dobra, niech ci będzie ta szóstaka przestawię. Co? Ja nie mogę. Dobra, to tu mamy bug. Tu jest kompletnie jakiś bug. I z nim pewnie nic nie mogę na razie zrobić, oczywiście. Dobra, tak, ponieważ wiemy, że tutaj będzie wylewała się ta woda, bo tutaj parę razy walnie meteor, to gdzieś tu będziemy się rozbudowywać. Dobra, póki co. Przemysł tu się buduje, świetnie. Handel. Handel mamy dosyć dużo tutaj na dole umiejscowionego. Ale jak możecie się domyślać, ja będę chciał go umieścić sobie gdzieś wyżej. Tak, tutaj zostawimy sobie miejsce na te uniwersytety i te inne zabawy, które mieliśmy tam. Natomiast handel, to ja będę chciał właśnie gdzieś tutaj przy tej wodzie umiejscowić. Tak, ma mało forsy, to też jest... To też niestety jest fakt, że jest dosyć mało forsy. Czekajcie, wejdźmy sobie tutaj. Dajmy wszystkim na dychę. To trochę nam polepszy sytuację. I tutaj stąd trzeba zrobić wał, poczekaj. Wyłącz to. Trochę wyżej umiejscowione niż normalnie by się chciał, bo tutaj będą po prostu te meteory walić, więc... Więc no wiecie, tak? Dobrze. Dobrze, że wiecie. Poczekaj. Tak, swoją drogą w tle leci Mars Radio, jeżeli się nie mylę. Znaczy ja się na pewno nie mylę, że to jest Mars Radio, tak? To akurat na pewno wiem, ale... Jeżeli wy dobrze słyszycie, bardziej o to mi chodzi. Dobra, stąd tutaj, tutaj i tutaj będziesz już schodzić w dół. Dobra, tam trochę przykręciło go, ale wiecie mniej więcej o co chodzi. Tu będzie ten nasz handel. No jak widzicie, na razie mało zrobimy, ale tym się będzie trzeba zająć. Tutaj poczekajcie, muszę to po prostu zrobić, żeby to jakoś wyglądało, ale bardziej bym się zajął o tym tutaj. Okej, po prostu tak. Dobra, całkiem lepiej to wygląda dużo. No dobra, tutaj jeszcze to trochę można by poprawić. O, tutaj na przykład, dobra. Okej. Nie mogę też przyspieszyć zbytnio czasu, bo wiemy co się wydarzy wtedy. Będzie problem. Aha, dobra, to tyle na razie nam wystarczy tutaj walki z tym. Dalej. To trzeba na pewno przeciągnąć, w ogóle tak, bo tutaj... Jak już ta woda poleci, popłynie tędy po wszystkim, no to będzie problem, tak? Na pewno.
Oni się tutaj budują. Macie tutaj całkiem ładny dojazd autostradowy. To jest na pewno pewne. Macie tutaj naprawdę dobry dojazd autostradowy. Więc teraz musimy sobie budować teraz tutaj tą drogę. I zacząć powoli tutaj jakieś te handle, o których tutaj właśnie chciałem, żeby się budowały. Teraz tutaj nie zostało punktów. Jeżeli tak to zrobię, to czy tutaj będzie się dobrze budować? Dobra, nie. Jeszcze raz. Zrad. Jeżeli stąd dam tutaj, bo jeszcze dzisiaj jestem na przykład, no bo to będzie źle. Jeżeli zrobię stąd tu, to będziecie mieli wszystkie kratki. Dobra, to chciałem usłyszeć. I jest brak funduszy. Ja nie mogę. Ja uderzę, nie mogę. To będzie jakaś masakra tutaj ta budowa tego. Co ja... Bardzo duża masakra. Okej. Tak, bo moim problemem jest to, że chcę wszystko od zupełnie innego miejsca zacząć. Aha. Ale ja tutaj sobie zróbmy może po prostu gruntową. O, dobra, macie dojazd, świetnie. I tak samo musimy zrobić stąd dojazd do tej autostrady. Ty siaka, żeż ty mówisz. Nie da się tego jakoś taniej zrobić? Dobra. Dobra, i tu wchodzi, dobra. No i jeszcze 600. Dawaj, 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 wierzę w ciebie, wierzę w ciebie. Dojdź do 600, daj mi 600. I gdzie tam miałem ponad 45 tysięcy na godzinę, to mam 2000, no normalnie. To jest jak upadek, to jest jak upadek po prostu. Dobra, i tutaj teoretycznie możemy stworzyć jakąś już turystykę czy coś. Wypoczynek na razie dajmy im tutaj, wypoczynek, wypoczynek, żeby nie było bez przesady. Poczekaj, tak, to jest specjalizacja turystyczna, możemy tutaj, nie. Ekologię nie idziemy, bo ona jest bardzo trudna do walki z nią. Wypoczynek, proszę bardzo, macie wypoczynek tutaj. I dajmy, aby się tutaj budowali. Dobra, słyszymy, że lecimy teod. Czekaj, gdzie on leci? Aha, nie wiemy, gdzie on leci, ale wiemy, że on leci tu. Dobra, dobrze, tutaj na razie nie mamy dużo wbudowanego. I teraz sobie przypomniałem o jednej ważnej rzeczy, którą nie postawiliśmy jeszcze. To jest ten magiczny budynek, o ten. On jest tutaj za 15 tysięcy, więc trzeba go tu kompletnie, na pewno będzie postawić. No i niestety tutaj to miasto będzie bardzo zniszczone. Bardzo, bardzo, inaczej, i jeszcze bardziej niż bardzo. Dobrze, weźmy pożyczkę na 60 tysięcy, zrób pauzę. I tak, helikoptery będą miały jakąś gdzieś wysoką bazę w górach. Gdzieś tutaj. Bo one nie mogą po prostu zostać zniszczone bardzo szybko. A też muszą zostać w miarę szybko, żeby wyleciały do miasta, więc nie możemy ich też bardzo daleko postawić. Więc, proszę bardzo, macie tutaj pierwsze ciach. Możemy też teoretycznie postawić schrony, ale nie wiem, czy to na cokolwiek się zda. To będzie kosztuje 74 tysiące. Nie, schron to trochę... Poczekaj, bo gdzie jest większość ludzi? Tu można było postawić schron w sumie. W sumie tutaj to by się schron przydał na pewno. Nie wiem, czy ktokolwiek do niego dotrze, ale... Ale zawsze lepiej niż nic. Za 10... Proszę bardzo, możemy jeszcze postawić to. I tutaj z tego schronu dajemy autobus, który będzie ewakuował to wszystko. Poczekaj. Nie, nie, jakaś prosta trasa. Jedziesz tutaj. Jedziesz później... Nie, 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 nie tędy. Główną ulicą jedziesz. Zaraz tam usuniemy światła, będzie prościej. Dobra, tutaj jedziesz. Jeszcze z jednym przystankiem. Czekaj, gdzie ty możesz pojechać jeszcze? Tutaj. I tu wracasz do tego miejsca. Dobra, to zrobione. Macie ewakuację. Teraz zróbmy, żebyście mogli jeździć normalnie po mieście, czyli wyłączmy całą sygnalizację świetną w mieście. Da, tu wyłączone. Aha, tutaj wyłącz, tu wyłącz. Dobra, tu jest całkiem dobrze już. Teraz po drugiej stronie miasta. Tutaj, tutaj i tutaj. Dobra. I jest ogólnie całkiem dobrze miasto zabezpieczone. Najbardziej zabezpieczyć, jak można by było, to po prostu wyłączyć tą tamę. Właśnie, zabraknie nam forsy po tym wszystkim. Wiemy oczywiście czemu. No, no to cóż. No, a co jest z prądorem? Mamy go za mało. Po prostu jest go za mało. No dobra. Okej. Możemy wam... Kurde. Możemy wam trochę tego podnieść.
Proszę bardzo, do 40. 140%. Nie wiem, czy to coś da. Niekoniecznie. A właśnie, takie. Miałem dać, żebyście się ewakuowali. Kurczę. Wiem, że wtedy zaczniemy jeszcze bardziej tracić forsy, ale musicie się ewakuować już. Ewakuacja, dobra. Może ktoś zdąży. Ty nie masz prądu i nie będziesz działać, tak? Nawet nie próbuj. Powiem tak, nawet nie próbuj tego zrobić. Dobra. Czekaj, czemu nie mogę wyłączyć linii pomocniczych? Już zapomniałem o tym, że tutaj na początku był właśnie ten meteor. No, to jest całkiem tanie, to nie jest aż tak źle. Dobra, tu mamy taką, proszę bardzo, piękny wał. Dobra, i stąd jeszcze go puścimy sobie kawałek. Dobra, okej. Dobra, dotąd, do tego mostu. Czemu jest pauza? Nie powinno być pauzy. Tu wam postawimy na razie wiatrak, z jednej przyczyny, rzecz jasna. I tak samo bym tutaj postawił ten wał. Jakikolwiek, żeby był, tak? Jest wał, to już jest lepiej, jakby go nie było. Chociaż wszyscy wiemy, że tutaj zostanie zniszczone całkowicie prawie to miasto. Dobra, i stąd, i tutaj jeszcze jeden wał. Dobrze, że wał jest dosyć tani tutaj w tym mieście. No tak jak zazwyczaj to jest. Okej. Bo widzę, że jest problem. Dobra, stąd tutaj miasto jeszcze. Nie, miasto już wie, że zaraz coś do nich trafi. A, i tu mamy ścieki. A, dlatego ja tutaj zawsze próbowałem to skupić tam ten kawałek ziemi. Dobra, ścieki trzeba mnie przenieść tutaj kompletnie. To jest pewne, tylko nie mamy teraz forcy, więc tym się na razie nie będę zajmować. Ale tak, ściek to jest rzecz, którą trzeba stąd kompletnie rozwywalić. Dobra. Okej, stąd tutaj. Daj tutaj. Ja wierzę w ciebie, tak? Gra. Cydis, ja naprawdę w ciebie wierzę, że tutaj dasz coś zrobić. O, jest. Dobra, proszę bardzo. Macie i tu wał, i stąd tutaj. W sumie też by się przydał. No tak, bo tutaj. Można zrobić, żeby to wykręciło trochę. To nie dam, przez to, dzięki temu przejdzie przez to, ale tak czy siak. I później zrobić, żeby tutaj. Tutaj jeszcze. Ukręciło i tutaj taki zakręcik. Może to cokolwiek pomoże, nie wiem. Nie wiem, nie znam się. Wiem tyle, że schron już działa i jest tam parę osób włazi do niego. Dobra. Wy nie macie wody. Kurczę, wy nie macie wody. Akurat macie blisko dosyć wodę. Dobra, podłącz. Powiedz, że wystarczy. Dobra, poszło. Mamy wodę, macie to wszystko. Zaraz trafi w meteor. Meteor powinien być gdzieś już blisko w miarę. Bo jak już jest, że jest zaraz spadnie, a nie ma radara, to znaczy, że jest blisko. Nie widzę go. Przyspieszmy czas. Bo akurat na niego też po prostu poczekajmy. Słucham, jak tam jesteśmy z czasem? 33 minuta. Dobra, poczekajmy, aż trafi na nasze meteory i lecimy już. Gdzie on już jest, kurczę. Ma trafić czy nie, no? Jak ma już trafić, to niech trafi. Kurczę. Dobra. Poczekajcie. Mam dziwne odczucie, że jesteśmy bezpieczni. Ponieważ coś się zbugowało. Nie, jest, leci, dobra, leci. O nie! Nie! O ty cham... Zapomniałem o tym meteorze! Nie! Mój most! Jeż ty kurczę. Ooo! Zapomniałem o tym! Kurczę. Dobra, ale to jest chyba ten jeden meteor, co nie? No, miejmy nadzieję, bo musimy ich wypuścić. Jak będzie kolejny, to pogadamy z nimi. Ty nie masz wody. Ty nie masz kurde wody! Poczekaj, mamy jeszcze jeden kredyt. Mamy jeszcze jeden kredyt. To możemy obniżyć. Jeszcze jeden kredyt, 20 tysięcy. On nam pomoże. Lecimy stąd. Stąd, dobra, macie wodę. Prąd macie blisko, więc wam po prostu podłączymy. A wy tutaj nie macie po prostu teraz podłączenia, więc to jest inny, większy problem. Zrobimy tutaj na razie zwykły most. Zwykły, tradycyjny most.
Okej, okay, dobra, na razie nawet zwykłego nie możemy zrobić. A to jest już większy problem. Okej, okay, tak, to naprawiamy. I to naprawiamy. A tego nie możemy naprawić bez pod wodą. No, powoli zaczynamy wychodzić na plus, to też jest dobra wiadomość. Dobra, tak, 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 ja taki tutaj most właśnie chciałem stworzyć. To był jakoś taki. Dobra, zaraz, zaraz zobaczymy, jak wejdzie mi tutaj jeden most. No, najpierw musi woda spłynąć, poczekajcie. Wait, wait, wait. W ogóle mam jakieś zyski już z tej dzielnicy, tak poza tym, tylko tak sobie podejrzę. Przychody z złoża rudy. Na prawie tysiaka, no bo to jest dobra wiadomość akurat. Dobra, już prawie się ta woda skończyła odkorygować. No bo nie dajmy wam tutaj zwykłe podłączenie już bez czasami. Nie, 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 ja tutaj chcę normalnie wtedy piękny most. Okej, okay, nie ma już tego nawet. No a to sobie na razie wybuszmy. Tu jeszcze jest woda. Gdzie ty masz wodę? Nie wiem, ale masz wodę. Nie wiem, ale ma wodę podobno. No ma. Tu idziesz do góry. Tak, wiem, że są dostępne nowe regiony. Nie denerwuj mnie już. Teraz to mnie nie denerwuj, tak? Przed chwilą spuściłeś mi tutaj meteor, więc już mnie denerwuj. Dobra, stąd tutaj i stąd. Okej, tutaj trzeba zrobić jakiś ładny zakręcik. Ładny zakręcik, czyli kręta. Stąd tu, dobra, macie podłączenie. Nie, nie macie podłączenia, bo się zrobił wiadukt, kurczę. Co? Co? Ten most nie wylądował na ziemi tutaj? No, masz wylądować na ziemi, rzecz kurczę. Dobra. I jeszcze raz, skoro już lądujesz na ziemi, to lecimy stąd, tu, dobra, macie podłączenie, macie podłączenie, macie most, zlabane, zlabane. Czy nasz autobus się odblokował? Nie ma autobusów cały czas, kurczę, ja nie mogę. To jest dziwne, powiem tak, powiem tyle, to jest naprawdę dziwne. Ale sądzę, że nasze miasto jest przygotowane na wstępne ataki tutaj naszych obcych. Mamy już 6 tygodni w grze. I wiemy, co trzeba zrobić, żeby rozbudować to miasto, czyli trzeba na pewno w edukację pójść. Co moglibyśmy nawet w sumie teraz zrobić, bo teraz będziemy mieć tysiaka. Dobra, pójdźmy w to. Pójdźmy w tą edukację, bo czemu by nie tak właściwie. Bo to im się faktycznie tutaj przyda. Dobra, poczekajcie. Nawet będzie 10 kawałków i pójdziemy z edukacją i kończymy. Bo już dzisiaj mam live'a, a wy o tym nie wiecie. Jest ze Snowfalla, to się bardzo zdziwiłem. W sumie. Nie wiem, że dałem wam taką kartę do głosowania, ale tak czy się. Przyspiesz, dobra, przyspiesz to. Macie tutaj, proszę bardzo, szkołę. I to wam powinno teraz trochę pomóc. Jak ze wszystkim. Ze wszystkim teraz wam tutaj będzie pomagać. Co do prądu macie jeszcze problem jakiś już. No, zwiększam tutaj to. Dobrze. Mam nadzieję, że ci się podobał. Zaczynaliśmy niestety dzisiaj znowu od nowa, ale sądzę, że to jest dobry początek. Dobry nowy start, jak to się mówi. Mamy już tutaj ekipy ratunkowe, jakby coś zasiedlone. Budujemy się w zupełnie innym miejscu, gdzie już żaden meteor nie powinien póki co żaden walnąć. Tutaj mamy nasz handel, który się będzie w przyszłości budować. Na razie jeszcze jest go mało oczywiście. Właściwie ten handel powinniśmy budować trochę w innym miejscu, ale dobra. Bo tu przecież będzie walnąć jeszcze jeden meteor. No ma tak czy siak. No i ta część na dole miasta będzie sobie tutaj na razie na dole i tam nie będziemy zbyt dużo kręcić tą autostradą. Dobra, tak czy siak, wszystko będzie w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że się komuś podobało. Jeżeli tak, możecie stać w górę. Jeżeli jesteście, możecie kliknąć subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Takie tutaj dzisiaj zaczęliśmy sobie złożyć dudy. Jak to się mówi, let's try another time. Cześć!